nigdy nic dobrego. O, Sylwestrze! Nie zastanawiałeś się, dlaczego Bocian nigdy nam nic nie przyniósł? Przestań! Nie zaczynaj znowu tej swojej starej śpiewki o samotności. Jestem zajęty. To ja urabiam sobie ręce po łokcie. I dla kogo to wszystko? Chciałabym umrzeć. Codziennie od rana to samo. Starej babie zastało się dziecka. Pięknie. Powiedzmy szczerze, dalej nie dam rady polecić. Dom jak inne, co za różnica. Dziecko to dziecko i tak kształtuje środowisko. Gratuluję, została pani matką. Patrz, był Bocian i przyniósł nam dziecko. Dziecko? Szybko, rozwiń. A nie chcę, zostałem ojcem. Mama! Och, powiedziała do mnie mama. Czyż nie jest cudna? Cudna? Przepyszna. Sylwestrze, jak możesz? Przecież to niewinne dzieciątko. I nawet jeśli jest myszą, jest nasze. Twoje i moje? Jesteś szatarlistką. Co wybierasz, głowę czy ogon? Ty bestio, ty kanibalu, jak możesz? Myszko czy nie, ale to twoje dziecko. No nie, dobre tobie. Zostałem ojcem śniadania. Skubany, przestań się wiercić. Jak skończysz, zabierz nasze maleństwo na spacer. Wrócę najszybciej, jak się da. Powiedziała tata. A teraz tatusiek zabierze swoje maleństwo na spacerek. Reprezentuję producenta odkurzaczy Mały Kolos z Walla Walla w stanie Waszyngton. Jeśli będzie pan bacznie obserwował, to zauważy pan rewelacyjne działanie tego urządzenia. Zdaję sobie oczywiście sprawę, że w tej chwili nie jest pan przygotowany na zakup Małego Kolosa, ale proszę pamiętać o producencie i nie zapomnieć, że w stanie Waszyngton... Kanibale! Podobno poszukuje pan opiekunki do dziecka. Lipiec. Szczęśliwego Bożego Narodzenia! Zdrowych i wesołych świąt! Wesołych świąt! Thank you.
nie w biurze była draka. Kazali mi dostarczyć mysz do prawdziwych rodziców. Nie ruszaj tego! Przeklęte koty ciągle próbują. Ja im dam! Matko, ale ta mysz urosła. Wstyd! W mojej rodzinie nigdy coś podobnego by się nie wydarzyło.